Opakowania do wielokrotnego użytkowania gromadzi się w magazynie do zwrotu. Niebezpieczeństwo dla operatora stanowi przyrządzanie cieczy użytkowej. Preparat może się dostawać do organizmu przez drogi oddechowe i przez skórę. Dlatego obowiązuje wtedy pełny ubiór ochronny. Preparat zawiesinowy powinien być wstępnie wymieszany z wodą na gęstą papkę, a następnie rozcieńczony i wlany przez sito do zbiornika opryskiwacza zwanego rozcieńczalnikiem. W nowszych rozwiązaniach funkcję tę spełni urządzenie zwane rozcieńczalnikiem wstawiane do zbiornika opryskiwacza. Mając na polu taki opryskiwacz, należy wsypać preparat do rozcieńczalnika i włączyć pompę opryskiwacza. Przez mieszanie powstaje ciecz użytkowa do przeprowadzenia zabiegu ochronnego. Podczas przygotowywania opryskiwacza do pracy na polu, operator musi być w pełnym ubiorze ochronnym. Przy pracy zabezpiecza operatora przed opryskiwaniem przez sąsiednią maszynę w dużej mierze kabina. Duże zagrożenie dla operatorów i środowiska stwarzają opryski polowe wykonywane przy dużym wietrze. Również z tego względu opryskiwane pola i rośliny nie są odpowiednio pokryte preparatem ochronnym. W takich warunkach pogodowych nie wolno przeprowadzać zabiegów ochrony roślin. Pracując w brygadzie, każdy operator powinien mieć wydzielony odcinek pracy na cały dzień. Zapewnia to optymalne warunki bezpieczeństwa. Stosując samoloty do opryskiwania pól, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas załadunku cieczy użytkowej. Trzeba wtedy używać ubrania i ochrony osobiste. Bezpośrednio po przeprowadzeniu oprysku przeciw chorobom i szkodnikom trzeba oznakować teren. Szczególnie jest to wskazane w sadach z dojrzewającymi owocami. Tabliczki informacyjne muszą być czytelne i trwałe przez cały okres karencji. Oto przykładowe okresy karencji dla preparatów ochrony roślin. Dla fungicydów jak cynkomiedzian czy sadoplon 75 dla roślin sadowniczych od 7 do 28 dni, dla strączkowych i innych rolniczych po 7 dni. Po zastosowaniu ditane M45 jest dłuższy, bo wynosi dla poszczególnych grup roślin po 14 dni. Herbicyd Aretit zastosowany na rośliny strączkowe niewarzywne i inne rośliny rolnicze posiada 42 dni karencji. Po owadowosie płynnym 50 w sadach okres karencji trwa 21 dni. Na roślinach strączkowych, okopowych i innych uprawnych po 7 dni. Przestrzeganie okresów karencji zabezpiecza ludzi i zwierzęta przed zatruciami środkami ochrony roślin. Po całodziennej pracy należy opryskiwacz umyć. Podczas kilkudniowych przerw w pracy opryskiwacze, zbiorniki i urządzenia należy popłukać. Popłuczyny najlepiej wypryskać na opryskiwanym polu. Przed dłuższym okresem postoju należy umyć dokładnie i zakonserwować opryskiwacze. Następnie należy postawić opryskiwacze pod wiatą. Amerykańska firma DuPont produkuje preparaty ochrony roślin, na przykład Lannate, posiadające dwuwarstwowe opakowania składające się z zewnętrznego papierowego i wewnętrznego, które rozpuszcza się razem z preparatem.
Papierowe opakowanie łatwo zostaje spalone. Nie ma wówczas problemu specjalnego niszczenia opakowań po środkach chemicznych ochrony roślin. Do spalania opakowań po środkach chemicznych stosuje się agregaty. Agregat składa się z rozdrabniacza i pieca fluidyzacyjnego spalnikiem. Temperatura w piecu dochodzi do 1000 stopni Celsjusza. Piec posiada siatkę, wentylator i popielnik. Opakowania po środkach chemicznych transportuje się na walce zgniatająco-szarpiące, które rozdrabniają opakowania na masę o średnicy około 5 mm. Masa ta dostaje się do pieca, gdzie w temperaturze około 1000 stopni Celsjusza rozkłada się do substancji prostych, nieszkodliwych dla człowieka i środowiska. Podsumowując, trzeba podkreślić, że bezpieczeństwo i higiena pracy przy bezpośrednim stykaniu się ze środkami ochrony roślin sprowadza się głównie do zabezpieczenia operatorów maszyn w ubrania i ochrony osobiste. Podczas oprysku ochronnego zabezpieczają obsługę głównie kabiny ciągników oraz dobra organizacja pracy i odpowiednie wykorzystanie warunków atmosferycznych. Istotnym też elementem bezpieczeństwa i higieny pracy w ochronie roślin jest informowanie postronnych ludzi o toksyczności i karencji środka chemicznego. Bardzo ważne jest również niszczenie opakowań i pozostałości po środkach chemicznych. Operatorzy zatrudnieni w ochronie roślin powinni posiadać uprawnienia dla wykonywania tego zawodu. Jest to możliwe zwłaszcza z tego względu, że około 80% zabiegów ochrony roślin wykonują operatorzy spółdzielni kółek rolniczych. Pamiętajcie, że najlepszą ochroną operatorów jest dobra organizacja pracy, dyscyplina i porządek.